Siema w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku od nędzy do pieniędzy. Jak wiecie, troszeczkę tego odcinka nie było. Dlaczego? Ano dlatego, że była budowa tego cudeńka mordeczki. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 50 tysięcy widzów. Naprawdę fajnie było, jakbyśmy to w końcu wbili. Także subskrybujcie, udostępniajcie oczywiście film, bo to naprawdę mega dużo daje. I napiszcie hashtag 100 doła, wam szepnę serduszko. Napiszcie też komentarz, jakie oceny macie już w szkole. W sumie jest 6, dopiero wrzesień, pewnie mało tych ocen macie, ale możecie napisać. A co w dzisiejszym odcinku? Jeszcze jedna ważna rzecz wam powiem. Wbijajcie na Instagrama, jeżeli chcecie wygrać DLC Platinum, DLC Class, czy po prostu po polsku dodatek platynowy do Farminga 19, który wychodzi stosunkowo już niedługo. Wbijcie na mojego Instagrama, tam będzie konkursik, wystarczy, że będzie 8000 osób na Instagramie i konkurs będzie bardzo prosty, dwie osoby to wygrają. Jak widzicie, porządki na gospodarstwie zostały też już skończone, orki pokończone, dzisiaj akcja bronowanie. No i tutaj powiem wam, że miejsca zrobiło się troszeczkę więcej. Mamy przestrzeń. Tutaj oczywiście miejsca, no nie ma. Miejsce się skończyło. Tego nie można ukryć, po prostu nie ma tutaj miejsca na to wszystko. Zostało to troszeczkę inaczej przemyślane. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Tu jest elegancko, tylko tu mi za daleko tyćkę to wyszło, jeżeli chodzi o tą stodołę. Będę musiał w ogóle to postawić. Ale naprawdę robienie tego na oko jest bardzo, ale to bardzo ciężkie. I jakoś mi się udało to postawić, ale wiadomo, że mogło być to lepiej. Rura została ogarnięta troszeczkę w inny sposób. Teraz, żeby wyładować, będziemy musieli podjeżdżać tutaj. No, fajna sprawa. Moim zdaniem troszeczkę może tutaj to leciutko namieszać w tym naszym gospodarstwie, bo raczej przebudowy tego magazynu no nie planujemy, nie oszukujmy się, ale to jest inwestycja taka dosyć większa, żeby to przebudować. Chyba, że wiatę zamienimy tutaj, a ten garażyk zrobimy sobie tam. Tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie wiem, napiszcie, co o tym sądzicie, bo ja ten przejazd mogę w dalszym ciągu tutaj zostawić, a tą wiatę dać całkowicie tutaj. I to nie byłoby aż takie głupie rozwiązanie, także napiszcie komentarz odnośnie tego, jak wy uważacie. A ja lecę sobie po brony. Brony trójeczki, niestety nasze fundusze nie są zbyt duże, aktualnie mam, już wam pokazuję, bo tam białe, 2400. Nie mamy żadnego zboża, żeby sprzedać, nie mamy belek, nie mamy kompletnie niczego. To, co jest nam potrzebne na siewy, to, co jest nam potrzebne na nawozy, mamy zakupione. Także tu jest elegancko, ale no niestety, no pieniędzy nie ma, no co wam mogę powiedzieć. Nic nie możemy tutaj już niestety kupować. Przed kolejnymi żniwami w planach jest ogólnie wzięcie kredytu, żeby sobie poogarniać lepszy kombajn, bo ten Bizon już swoje przeżył. No niestety, swoje przeżył. To jest mega stara maszynka. A ja was zapraszam jeszcze wszystkich na NEB, bo tam ogólnie niedługo powiem więcej na temat tej strony, ale możecie kupować tanie gry, tak bardzo w skrócie wam to powiedziałem. A niedługo będzie też fajny odcineczek, w którym wypowiem się troszeczkę więcej na ten temat i z moim kodem będziecie mieli bonusy. Bo zacząłem w sumie w kolejny miesiąc współpracy z Enebo, bo naprawdę fajnie się współpracuje z tą marką i wam też ta strona się podoba, bo wiem, że troszeczkę osób kupiło tam gierki i jest z nich zadowolonych, także jeżeli chcecie wy też kupić tą gierkę, no to polecam tą stronę. No najtaniej, mimo wszystko najtaniej, nigdzie taniej nie znajdziecie i nie jest to strona, wiesz, że otwierasz skrzynkę i nie masz pewności, co ci wyskoczy, tylko jest to strona, na której kupujesz po prostu gierkę i wiesz, że tą gierkę dostajesz. My lecimy po brony i lecimy chyba na pole numer tamto, gdzie mieliśmy rzepak, potem to koło gospodarstwa, plus minus tak odcinek nam się zapełni. Najprawdopodobniej i w kolejnym odcinku może zrobimy troszeczkę inne rozstawienie tych budynków gospodarczych, bo nie wiem, czy chcę sobie utrudniać, bo wiadomo, zanim zajdziesz tam dwoma przyczepami, no to troszeczkę czasu będzie ci to kosztowało i troszeczkę wygibasów, żeby tam zajechać. Pojedynczo, spoko. Po dwie, ciężka sprawa. Dlatego trzeba to jakoś fajnie ogarnąć, żeby mieć pomysł na to. No i tutaj te brony będziemy dzisiaj używali. Patrzcie, normalnie jakie trójeczki, o Boże, jakie piękne brony. Przynajmniej są nowe i się świecą, będą pasowały do tej oto 60, naszego 63P. Podczepiamy brony oczywiście z animacją takiego bujania się. Pa, normalnie, o, tu wam nie pokażę chyba jak się bujają, bo jest zbyt równo. A hamulec? Aaa, ruszyła się. Ruszyła maszyna, nic jej nie zatrzyma. I lecimy sobie w prawidkę. Tylko rzeczy, coś się w ogóle ruchu nie ma. Co to się stanęło? Dobra. Pole stąd chyba nie widać, ale tu
Nie wiem, która to jest droga, bo na pewno to jest gdzieś tam bliżej mostu jest przejazd, a czy tutaj mamy przejazd, bo tą drogą też na 100% tam dojedziemy do tego pola. Tylko nie wiem, którędy będziesz najszybciej, ale chyba sobie skręcimy tutaj w prawitę i od razu sobie dojedziemy. No gdzie dojedziemy, tam dojedziemy. Brony niezbyt szerokie, na piątki mnie stać nie było. Zawsze tutaj z tego, co się orientuję, to są, można chyba dorobić tutaj po prostu te takie zawiasy i żeby to się otwierało. Jeszcze brona po jednej stronie i brona po drugiej stronie, wtedy byśmy mieli brony piątki. Nie wiem, czy coś takiego będę robił. Najprawdopodobniej będziemy się starali, żeby coś takiego w przyszłości było. Bo na razie, tak jak mówię, no fundusze są jakie są. Tego nie przeskoczymy, pieniędzy nie wyczaruję, może jakieś dofinansowania ogarniemy, albo jakieś sprzęty na testy, tak jak wam kiedyś też mówiłem, że coś takiego może być robione na właśnie polskich seriach, pokroju na przykład od nędzy do pieniędzy. No Boże, jak to wygląda. I w ogóle pamiętajcie, że live'y są od niedzieli do... od niedzieli do czwartku. Czyli jak to nagrywam, bo ja to nagrywam w czwartek, żebyście to na piątek mieli. Teraz jest szkoła, bo wiadomo, ten system nagrywania tych filmów całkowicie uległ zmianie, naprawdę. Jest tak ciężko jest się przestawić. Jeżeli ja chodziłem spać o 4 nad ranem, 3 nad ranem, a teraz chodzę spać powiedzmy o tej 24, czyli 3 godziny wcześniej i śpię po 6-7 godzin, tak jestem pobudzony, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja w nocy nie śpię. Czajcie, ja w nocy nie mogę zasnąć, po prostu jest taka tragedia, bo ja jestem tak przestawiony. Też mi się jeść rano nie chce, no bo wiadomo, że to jest jedzenie tak z samego rana, to jest, o Boże, tragedia. Nie wiem, jak ludzie w ogóle mogą jeść tak z samego rana. Wiadomo, że to jest kwestia przyzwyczajenia, jak żresz, nie wiem, na przykład ostatni posiłek o 18, no to wiadomo, że rano ci się chce jeść, a jak ja jem ostatni posiłek zaraz przed snem, no to mi się rano nie chce jeść. I ogólnie, no tragedia, ten powrót do szkoły. Jest piąteczek, także powinniście się cieszyć w ogóle. Bo już jeden tydzień szkoły minął, no taki nie całkiem, bo w poniedziałek było rozpoczęcie. Lekcje najprawdopodobniej mieliście jakieś lajtowe na razie, później się dopiero zacznie ta szkoła. Ja się cieszę, że mam ostatni rok już szkoły, ze względu na to, że się cieszę, bo jednak ta szkoła... No i mimo wszystko gdzieś tam do szkoły się chodziło, możliwie narzeka na to, później będzie praca, to będzie co innego, chociaż też nie wiem, czy... Będę żył z YouTube'ka, czy może jednak będę pracował gdzieś, a najprawdopodobniej będę robił to i to, żeby, wiecie, żeby jakoś ten czas sobie zapełnić. Bo wiadomo, że nagrywanie tylko i wyłącznie na YouTubie, takim systemem jak ja nagrywam, czyli jeden film dziennie, plus jakiś streamek, no to ja w dzień za bardzo nie będę miał co robić, dlatego też nie chcę jakoś zgłupieć od tego, dlatego wiecie, praca plus YouTube i to będzie naprawdę fajna sprawa. Taka praca, żeby i na YouTube czas było dużo oczywiście. Bo w te wakacje, no to w sumie, jak masz tak dużo czasu, to nie wiesz, jak to zagospodarować, przynajmniej ja tak mam. Tak samo jak się ma więcej pieniędzy, to się wydaje na przykład na głupoty, a jak się ma mniej pieniędzy, to bardziej podchodzisz do tego zrozsądnie, także też i polecam mieć mniej pieniędzy. Albo po prostu jakoś, jak się, coś mieć w głowie. Ja ogólnie zawsze, jak miałem więcej pieniędzy, to te pieniądze się kurczyły i nagle było mniej. Bo zawsze się znajdzie coś ciekawego do kupienia. A propos, jeżeli już mówimy o kupieniu, dzisiaj sobie liczyłem, ile mi brakuje jeszcze do biurka. Oczywiście na biurko zbieramy tylko i wyłącznie z donate'ów, nie wliczam w to żadnych innych pieniędzy, nawet z wyświetleń pieniędzy w to nie wliczam. Czyli biureczko tylko i wyłącznie z donate'ów, mordo. Brakuje tak dokładnie jeszcze 217 zł do zakupu biurka. Dużo, mało, nie wiem, ocencie sami. Także jeżeli ktoś chce wysłać donate'a, to jak najbardziej zapraszam na live'y. Jeżeli wyślecie powyżej tam 26 zł donate'a albo kilka donate'ów, no to znajdziecie się po prostu w elicie, a elita będzie dostawała średnią wyświetleń 8 przedpremierowo i to długo przed premierą, bo premiera też nie jest planowana na kiedyś tam, tak samo Dziadkowice, będziecie V4 dostawali te osoby, no po prostu te osoby będą testerami, jest to 5 osób, które... No mam wrażenie po prostu, że jest to bezpieczne, bo nigdy nie miałem czegoś takiego, że jeżeli robiliśmy właśnie coś takiego, że te osoby, które gdzieś tam wysyłały donaty, później rozdawały tą mapę, albo po prostu nie słyszałem o czymś takim. Także myślę, że jest to sposób dosyć bezpieczny, bo jeżeli ktoś płaci za coś, no to raczej nie chce się dzielić z drugim człowiekiem. Jest to logiczne, bo to jest Polska, tu jest dużo Januszów. Dlatego taki system też obrałem. Bo wiadomo, że jak się da komuś coś za darmo, no to później tak średnio wygląda, bo ktoś sobie może pomyśli, zarobię, wydam, jak dostałem, to se wydam, to se rozdam.
No i takie jest myślenie Polaków i też taki polski modding, chcieć nie chcieć, tak wygląda mniej więcej. Też bardzo, ale to bardzo dużo osób, które gdzieś tam kojarzę z jakichś tam ich fanpage'ów, co się zajmowali farmingiem, no przejechało się na tym i to dosyć solidnie, bo dawali mody na testy i później te mody wychodziły w ogóle już do downlandu, bo ludzie chcieli na tym zarobić, bo fajnie mod wyglądał, to przecież wydam, no nie? A później już nie, już nikomu na testy nie daje, także takie właśnie to wszystko jest w tym farmingu. Myślę, że większość z was też kojarzy co niektóre sytuacje, może starszych widzów, tak przynajmniej co mają te 16-17 lat, to takie sytuacje powinni kojarzyć. Może młodsi za bardzo sobie tego do serca nie biorą, co ja teraz powiedziałem, no ale to jak trochę ogarniecie to wszystko, co się dzieje w tym świecie polskiego farminga, polskiego, może nie tyle polskiego farminga, bo farming to farming, ale modding. Moddingu do farminga, no to zrozumiecie, co ja właśnie mówię. Dlatego też ja przestałem się bawić jakieś robienie modów już do 17, nigdy nie zrobiłem moda, do 19 też nigdy nie zrobiłem moda i nigdy nie zrobię moda do farminga ze względu na to, że wygląda tak jak wygląda. Jeżeli chodzi o mapy, no tak jak mówiłem, średnio wyświał 8 konwertuje rumu, także będziecie ją niedługo mieli, te osoby z elity. Te osoby, które nie wysyłają donate'ów, też będą oczywiście tą mapę miały. Tylko ona będzie wydana już kiedyś tam po prostu dla wszystkich. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam w połowie października ta mapka zostanie wydana dla wszystkich. Chociaż to też zależy od Instagrama, bo ta mapa była zapowiedziana na 9000 osób na Instagramie. Na Instagramie brakuje tam jeszcze chyba z 1040 osób do wydania mapy, także to jest dosyć sporo. No bo ten Instagram no nie rozwija się to jakoś mega szybko, szczególnie, że ja tam zdjęcia rzadko wrzucam zdjęć, mimo że jest tam chyba ze 30. To i tak nie ma takiej regularności, miałem wrzucać co 2 tygodnie, no ale wiadomo, że cały czas takich sam zdjęć nie będę robił. A za bardzo z czym zdjęć nie mam robić i też ja takich zdjęć za bardzo nie lubię sobie robić. Nie jestem jakimś modelem, żeby się cały czas fotografować, tylko po prostu te zdjęcia dodaję dla was. I cyk, ogarnięte. A tu zanim to przejedziemy, zanim to zrobimy wszystko, to minie szmat czasu. Wiedziałem, żeby wziąć piątki, tylko tyle, że piątki to jest no większe koszty, nie było nas stać i to jest największy problem, że my nie mamy pieniędzy i to jest tragedia. Gdybyśmy mieli pieniądz, lecisz sobie do takiego sklepu, kupujesz sobie co chcesz, rozwijasz się szybciej, a tutaj lipa. Naprawdę lipa. No i na pewno unboxing tego biurka też będzie na kanale, bo wiele osób pytało, Roseł, a jak wygląda twoje stanowisko? Moje stanowisko z biurkiem wam na pewno pokażę i będę chciał zrobić ułożenie jakichś kabli, przynajmniej jakoś tak, o, żeby to jakoś wyglądało, bo teraz te kable to nieważne, zejdźmy na inny temat, bo jest naprawdę tragicznie z tym ułożeniem kabli, po prostu to się wszystko wala, jest jeden wielki syf z kablami. Odszedłem do wniosku, że nie będę tego układał, bo i tak będę miał nowe biurko, to na co teraz się męczyć z tym wszystkim, później to wszystko się ładnie poukłada. Biureczko czarne, także do wszystkiego będzie pasowało, takie matowe nawet można powiedzieć. No i na pewno będziemy później zbierać cel dotacji na lepszą lampkę, bo jak widzicie światło jest żółte, które pada na mnie. No, tam będzie białe, czyli takie bardziej naturalne. Klawiatura, myszka, podkładka. Te cztery rzeczy, na które będziemy zbierać. Mówiłem wcześniej, że też i pasowałoby nam uzbierać tak naprawdę na to ramię mikrofonowe, ale jak zobaczyłem, że za ramię trzeba dać no przynajmniej 300 zł, to byśmy musieli zebrać około 1000 zł z donate'ów. No to naprawdę jest dużo. A ten cel dotacji będzie wyglądał, jeżeli chodzi o właśnie klawiaturę, myszkę, podkładkę i oświetlenie, to wyjdzie plus minus 700 zł. Dlatego 350 zł będziemy zbierali z donate'ów i 350 zł ja będę dawał z wyświetleń tak naprawdę. Także tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o te pieniążki z YouTube'a, tak to je przeznaczymy. Bo wszystko tak szczerze to staram się wszystko wydawać mniej więcej na kanał, żeby to wszystko było w lepszej jakości. Jeżeli dojdzie do jednej fajnej współpracy, to też fajny sprzęt przyjdzie, który na pewno do farminga się przyda i nie tylko do farminga, ale również do nagrywania filmików, czyli kamerka, która jest jakościowo lepsza od tej, dużo lepsza od tej, dużo lepsza mordeczki od tej. Także na pewno fajnie to będzie wszystko wyglądało. No i konkursik oczywiście na 8000 na Instagramie, później na 9000 na nie, na 9000 na Instagramie w sumie nie będzie konkursu, no bo jak będzie mapa wydawana na 9000, no to sens konkursu, nie ma tak średnio sensu robić tego konkursu, także git. No na 10000 na pewno będzie konkurs na Instagramie i to taki porządny, no bo jednak 10000 to jest już taka liczba piękna, że tak powiem.
Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o jakieś tam przyszłe plany odnośnie kanału, czyli co będzie na 47 tysięcy widzów. Na 47 tysięcy widzów mordeczki, tak jak obiecałem, będzie wybierany jeden nowy moderator, albo nawet dwóch nowych moderatorów, także musicie oglądać live'y. Jeżeli chcecie dostać moderatora, no bez oglądania live'ów nie macie szans na tego moderatora tak naprawdę. Na 48 tysięcy widzów będzie modpack do Farminga 19, coś co obiecałem też, że będę robił co 2000 subów, także to tak się składa, że na 48 akurat wyjdzie. Na 49 tysięcy subów będziemy wybierali kolejnych dwóch nowych moderatorów i na 50 tysięcy subów zrobię wam jeden mega wielki modpack, może mapa jakaś wyjdzie. No i jeszcze będzie konkurs, to na 100%, że będzie konkurs. Jedna rzeczy raczej takie gamingowe. Jakieś tam podkładeczki, klawiaturki. Pewnie kupię z jakichś, nie wiem, cztery podkładki pod myszkę, dwie myszki i z jedną klawiaturę. Ile mi to wyjdzie? 4, 6, 7. W sumie jest 6 rzeczy. To weźmiemy 3 podkładki, dwie myszki, jedną klawiaturę i zrobimy live'a 6-godzinnego na 50 tysięcy subskrypcji i co godzinę będę rozdawał jedną z tych oto właśnie rzeczy. Także zajebista sprawa. Jeżeli chodzi, no takie są plany, jak to wyjdzie w realizacji, to już się okaże później. No i z tego co widzę, też będziemy musieli skończyć sobie to bronowanko na live'ie, bo tutaj z czasem nam tak średnio to wszystko wychodzi. Zrobiliśmy w sumie mało przejazdów może i dużo, ale mało pola zostało zrobione. No liczyłem, że te brony jednak trójki nie są zbyt duże, no ale myślałem, że chociaż troszeczkę więcej będą tutaj zbierały, no właśnie tej powierzchni. No ale jest jak jest, nie trzeba psuć. Nie ma co się za bardzo przejmować. I kto nie widział jeszcze testów GoPro u mnie na kanale, to zapraszam, dwa filmy wstecz. A kto nie widział, jak wygląda sprawa teraz na gospodarstwie po dziadku, czyli seria, o której kanał się opierał, można powiedzieć, no to też możecie wbić. Wczoraj dodałem taki odcineczek z gospodarstwa po dziadku. Miejmy nadzieję, że każdemu się spodoba. I zostawiam mijaka. Zostawiam mijaki, pa, normalnie, ale odtąd dopiero, a nie od tamtąd. A tu jeszcze troszeczkę tej drogi jest do przebycia. Haha, i gituwa, eluwa, normalnie. Fajnie też było, jakbym miał kierownicę, ze względu na to, że już do tej kierownicy się leciutko przymierzałem, żeby kupić. Najprawdopodobniej, jeżeli bym chciał coś kupować, to byłby to Logitech G27. Fajna klawiaturka. Fajna kierownica. Na pewno nie chciałbym kierownicy, no takiej, wiecie, no tej sajtekowej, bo to tak tylko do farminga pograsz, to ma całkiem inny skręt niż te takie normalne kierownice. A taką normalną kierownicą na pewno też się przyjemnie gra w farminga. Nie musi to być kierownica ta właśnie przystosowana do farminga, bo też planuję, gdzieś wychodzi niedługo nowy Need for Speed. To też najprawdopodobniej może sobie kupię, może na kanale coś poświrujemy. Też jakieś DLC do Eurotracka wychodzą, także też Eurotracka może coś tam pobykamy. Naprawdę dużo jest pomysłów, żeby je realizować fajnie. Nawet i taki farming na kierownicy, jakbym sobie o tako siedział i normalnie, o tako siedzę rozwalony, sobie gram, tutaj sobie rączką kieruję, tam na podłodze pedał gazu i w ogóle inne pedały, hamulec i sprzęgło i lecimy ogień normalnie na takich ustawieniach. Biegi, to raczej bym na początku się nie bawił, dopiero jakbym ogarnął granie na kierownicę, to też jest kwestia przyzwyczajenia, jak się gra cały czas tak na klawiaturze i później przejść na kierownicę, to jest co innego, inna bajka. Dopiero później bym jeszcze wprowadził biegi i by było naprawdę masno, chociaż tutaj biegi, powiem wam, że do farminga nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, bo na pewno takie 20-minutowe odcinki dłużej by schodziły, a też za bardzo w roku szkolnym, no nie chcę przedłużać tych odcinków, żeby to trwało, nie wiem, 50 minut, żebyście oglądali, ja też za bardzo nie mam czasu 50 minut nagrywać, bo renderowałem się takie odcinki 50-minutowe plus minus ze 2,5 godziny może, nawet, chociaż nie, to 25 to jest godzinka, no tak plus minus 2,5 godziny już liczyć. Także też trzeba, no wiesz, 2,5 godziny poświęcisz. Później, żeby to wrzucić, to jest najprawdopodobniej około 3 godzin nawet, bo to ten internet, co mam, to mimo, że to jest 30 mega, no jakoś za bardzo na niego nie narzekam, ale jednak, żeby wrzucać takie długie filmy, które jeszcze swoją drogą dużo ważą, no bo sam długość filmu to nie świadczy o tym, jak to będzie się długo wrzucało, tylko też i waga pliku to jest dosyć istotna sprawa.
No i powiem wam tak, jakbyśmy mieli właśnie odcinek, nie wiem, dzisiaj 25-minutowy, to na pewno byśmy to skończyli pole. Część z tego, że ja te odcinki chcę robić tak leciutko powyżej 20 minut, pojedziemy sobie do końca i będziemy sobie kończyli dzisiejszą akcję, a resztę sobie skończymy po prostu na którymś z live'ików i będzie gituba. Normalnie będziemy to wszystko mieli poogarniane. Także pewnie w niedzielę w sumie będzie live z tego ogarniania, akurat tak przed poniedziałkiem, poniedziałek do szkoły. Pięknie wygląda ta 30, co ja gadam, 60. Piękna 60, mordo, piękna. Nie za stara, nie za nowa, taka w sam raz, taka w sam raz. No i dobra, dojechane, a w dzisiejszym odcinku to było na tyle, porozmawialiśmy sobie troszeczkę na różne tematy, ja się z wami żegnam i wbijajcie na moje streamki, na inne social media i subskrybujcie. Na razie.